Witam wszystkich, zapraszam do oglądania Forza Horizon 5, druga część poradnika do playlisty festiwalowej Jesień, pora burzowa, seria 9. Ja sobie jak zawsze w wolnej chwili zaliczyłem wszystkie wyzwania online, czyli Trial, Eliminator i Plac Zabaw. A teraz zaczniemy sobie od poszukiwania skarbów. Musimy wybrać odpowiedniego Dodge'a. Właśnie tą furkę. I wygrać nią wyścig drag. Czyli Dodge Challenger SRT Demon z 2018. Zrobiłem jeszcze tuning do S1 867 pod drag. Welcome back, Loco. I teraz przejdźmy sobie do właśnie wyścigu drag. Okej, okay, otrzymaliśmy podpowiedź do skarbu. Więc poszukajmy, o, już widać stoi. Okej. Okay. Przejdźmy do playlisty. Co tu mamy dalej? Strefę pomiarową. Spory wybór. Ale ja wezmę chyba Porsche. Porsche i to te z 82. Albo może nie, tutaj jest napęd na przód. Może te Porsche, czyli z 87. Ok. Ok, z 87. Teraz zobaczmy sobie jeszcze, jaki tuning możemy wykonać maksymalnie do A800. No i dobra, weźmy ten pierwszy tuning. I przeniesiemy się do tego wyzwania. Spróbuję rozpędzić się mocno i przywalić w bandę, czy uda się w ten sposób, ponieważ mamy na koniec bardzo ostry zakręt. Udało się. No, jak widać, na patencie.
Okej, okay, teraz mam przecieranie szlaku. I tutaj użyję sobie tego Forda z 85. Do S1900 możemy, już można odebrać furę. Okej, okay, to jest ten Ford. Już mamy nowy tuning zrobiony do S1900. Okej. Okay. Najszybciej będzie z pozycji playlisty się przenieść. Tutaj wybieramy z tej strony, ponieważ od tej strony musimy zajechać. Trzeba uważać, bo mamy mnóstwo przeszkód po drodze. Musimy się śpieszyć, ale uważać przy tym. No i udało się na styk. O, furka z Hot Wheels. No pięknie. Moja pierwsza fura z Hot Wheels. Z tych dostępnych właśnie czterech nowych. Okej, okay, to zostały nam jeszcze tutaj mistrzostwa. Jakie furki mamy dostępne? Lubię tą furę. I wezmę tego Nissana właśnie. 370Z. Tutaj jest, nie, to nie ta fura. Tutaj jest 370Z. Okej, i zobaczmy jeszcze szybko, jaki tuning można zrobić. B700. Tutaj coś lepszego, jazda terenowa gorsza, ale to są uliczne wyścigi, więc możemy postawić na to. Okej. Okay. Odblokujmy sobie te mistrzostwa. Standardowe trzy wyścigi
i są to zawody uliczne, więc będą to odcinki. Więc będą to krótkie mistrzostwa. Aczkolwiek właśnie pora burzowa. Więc może być ślisko. Ale tuning B700, więc duża kontrola, auta nie są bardzo szybkie. Łapiąc tunel na początku, doganiamy przeciwników. I zaraz na zakrętach zyskując. Co on zrobił? Postanowił zahamować? No jest trochę ślisko, ok, jest to delikatnie odczuwalne przy większych prędkościach. Tutaj już będę musiał przyhamować delikatnie. Nie do końca jeszcze wiem, na ile mogę sobie pozwolić tą furą w tych warunkach. Okej, mało brakowało tym razem, prawie mi wypadł i straciłem. Ale spróbuję go zablokować trochę. Żeby mieć czas nadrobić ten błąd. Ostry zakręt. I tu straciłem. No dobra, będę gonił. 70%. Czy to się uda? To się okaże. Popełniłem błąd, to teraz muszę jakoś to wyprostować. Są blisko, ale i meta blisko. Czy to się uda? Łapiąc tunel. Nie zwalniając ani na chwilę. Mam go. Na sam koniec. No, fajny wyścig był pod koniec. Miałem pewne problemy przez ten błąd. No to lecimy kolejny odcinek. Pogoda świetna, więc powinno być łatwo. Ostry zakręt w lewo. Wykorzystajmy to jakoś. Nie było jak za bardzo, ok. Kolejny ostry w prawo tym razem. Dobra, czwarta pozycja, 13% odcinka zaledwie.
Teraz dobrze tnąc zakręty i korzystając z tunelu, ładnie udaje się dogonić przeciwników. Za dużo hamulca użyłem, ale to nic. Wszyscy są blisko. No, nie do końca tak to widziałem. No dobra, ten pierwszy coś zbyt daleko mi tu się oddalił, ale użył hamulca, więc jest okej. Już go gonimy, już. Okej, ponad połowa już za nami. Całe szczęście są tu wolne fury. Więc ma się więcej czasu na reakcję. Ten odcinek jest łatwy. A nawet pomogło mi to, muszę szczerze przyznać. Bo nie zdążyłem wyhamować odpowiednio, a to mi pomogło właśnie tym. I pozostał ostatni wyścig. Razem pada, czyli będzie trochę ślisko. Trzeba o tym pamiętać. Delikatnie gorsza widoczność jest również. Się mocno dymi z kół. Co za gość? W miarę to jeszcze wyszło. Ostry zakręt. Okej, mam cię już. Już cię mam.
No widoczność naprawdę jest słaba, muszę przyznać. Trochę na wyczucie jadę w niektórych momentach. O, już teraz tutaj lepiej trochę. Mniej tej mgły. Okej, już niedaleko do mety. Tu na koniec jeszcze taki ostry zakręt. No i meta. W zasadzie to tyle, jeszcze na koniec omówię wszystkie zadania dzienne, które pozostały. Okej, czyli tak, kolejne zadanie to skocz na odległość 500 stóp, czyli 152 metrów w dowolnym pojeździe z lat 70, od 70 do 2020. Zdobądź 10 umiejętności szybkości w samochodzie Mazda RX z roku 97. Wygraj wyścig typu drag w dowolnym super samochodzie retro. Zdobądź umiejętność rozwałki w rajdzie przełajowym. Zdobądź 4 gwiazdki w strefach driftu w samochodzie Ford Mustang RTR Spec 5 z 2018 roku. I ukończ 3. rundę dowolnych zawodów zręcznościowych Horizon. Czyli wszystko jest jasne, nie ma tu żadnych skomplikowanych zadań. Dlatego ja sobie w tym momencie zakończę drugą część poradnika. Jeżeli materiał okazał się pomocny, zostaw lajka, zostaw komentarz. Zapraszam również do subskrybowania kanału. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam.